Cześć kochani, lecimy dzisiaj na przegląd do sklepu Pepco. Pojawiły się nowe ubrania damskie i męskie, nowe przepiękne piżamki, dekoracje do domu, kubeczki, także zapraszam Was, lecimy. Ta koszula dostępna jest w cenie 35 zł. Tutaj Wam przybliżę troszkę materiał, żebyście sobie mogli zobaczyć, jaki ona mniej więcej ma wzorek. Te rękawy można sobie podwiązać i skrócić. Ten sweter już w sumie jest od dawna w Pepco, ale jako że już pomału zbliża się wyprzedaż świątecznej kolekcji, to Wam go pokazuję. 60 zł one kosztują. Jeżeli lubicie Pepco, to zostawcie łapkę w górę koniecznie pod filmem oraz subskrypcję. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach pojawiających się na moim kanale. Tutaj na przykład taki sweterek za 40 zł, on też w sumie już od jakiegoś czasu jest, natomiast nowością jest ten zielony, który pokazałam Wam ostatnio w przeglądzie, ale że jest on top nowością i jeszcze nawet nie wszędzie zdążył się pojawić, kosztuje 40 zł w rozmiarach do XXL, to postanowiłam Wam go po prostu pokazać. Kolejną nowością w Pepco są takie bardzo fajne miętowe spodnie, których nie umiem wyciągnąć, powiem Wam szczerze, tak to wszystko jest zmotane, że po prostu ciężko mi je wydobyć, udało się. Bardzo fajne, takie w kolorze takiej mięty, kosztuje 50 zł w rozmiarach do 44. Kolejną nowością w takich odcieniach ciemnej zieleni jest taki fajny sweterek. Ten sweterek dostępny jest w cenie 25 zł, a rozmiary są do 3XL. Lecąc dalej, dostępne są też takie długie, śnieżno-białe swetry z fajnym dekoltem, cieplutkie za 45 zł. Odkładamy i polecimy jeszcze może na piżamki, ale oprócz tego zielonego swetra, który Wam przed chwilą pokazałam, jest jeszcze taki sam w kolorze brązowym i ten w tym brązie jest naprawdę bardzo elegancki, kosztuje 40 zł i bardzo ładnie się na żywo prezentuje. I jeszcze poniżej taki w kolorze po prostu czerni klasyczny, jedyna wada to dość spory dekolt. Cena tego sweterka to 40 zł, a rozmiary są dostępne do 42. Dostępna jest jeszcze taka bluzka w paski, taki a la golfik bym nawet powiedziała. I cena tej bluzki to 30 zł, rozmiary są dostępne do XXL. Kolejną nowością są piżamki, tak jak Wam obiecałam, pojawiły się takie czarne, śliczne z takimi elementami delikatnego brokatu za 50 zł w rozmiarach do XL i one są takie delikatnie polarkowe, to są zestawy długi rękaw i długie spodnie. Obok natomiast dostępny jest taki szlafroczek za 60 zł w rozmiarach do XL w kolorze takiego pudrowego różu bądź coś w brązie z takim ślicznym sercem na środku z długimi spodniami. Ta też jest taka dosyć polarowa. Musiałam ją ściągnąć, żeby znaleźć cenę, bo niestety było za wysoko. Jestem chyba za niska. Kosztuje 50 zł, rozmiary są do XL. Z męskiej kolekcji dostępne są takie kaszmirowe swetry za 35 zł, bądź takie bardzo fajne czerwone koszule. I ta koszula jest długim rękawem, ona kosztuje 40 zł, rozmiary są do XXL. Taka sama koszula dostępna jest też w kolorze granatowym, także jeżeli wolicie coś bardziej stonowanego, to wybierzecie na pewno tą granatową. Granatowa kosztuje 4 dyszki, dostępna jest w rozmiarach do XXL. Kolejną nowością są też kapcie, które pojawiły się w Pepco i to są takie, wiecie, z jakimiś tam postaciami z bajek za 30 zł. Bardziej mi się wydaje młodzieżowe, ale w sumie powiem Wam szczerze, że pasują naprawdę do każdego, bez limitu wieku. Tutaj dostępne są takie klasyczne, które kosztują 15 zł.
I tutaj jeszcze coś w takim wzorze, takiego granatu za dwie dyszki. Na dole są jeszcze takie fajne też beżowe z taką wyściółką czarną. Już Wam pokażę cenę. Kosztują 20 zł. To teraz przenieśmy się na kubeczki na chwilę, bo pojawiły się śliczne takie z takim robaczkiem ważką, nie wiem co to jest za robaczek, za 15 zł w kolorze takim fajnym bordowym ze złotą rączką. Mi się wydaje, że one już były chyba w Pepco w zeszłym roku, ale dajcie znać w komentarzach, czy były, czy nie, bo pewności nie mam, nie potrafię sobie przypomnieć, ale dosyć mocno mi się kojarzą. Tutaj natomiast taki kubeczek w postaci rondelka za dyszkę. Oraz tutaj te zielone z motylkami. Te zielone też chyba były, też mi się tak właśnie kojarzą. W każdym razie, jeśli były, to pojawiły się znowu i kosztują 15 zł. Nowością w Pepco są też zestawy sztućców. Tutaj zobaczcie, z różnymi takimi końcówkami. Na przykład tutaj jest taka końcówka silikonowa beżowa. One kosztują 30 zł. Tuż obok natomiast dostępne są złote, też z taką samą końcóweczką na dole. No i tutaj w kolorze czerni, także jak widzicie, wybór kolorów jest bardzo duży. Tutaj myślę, że każdy dopasuje sobie zestawy do siebie, sztućce, talerze, wszystko w zasadzie, 30 zł. W Pepco ogólnie jest bardzo duży wybór i jest miks kolorów, praktycznie w każdym odcieniu coś znajdziecie dla siebie. Kolejną fajną rzeczą w Pepco są na przykład te szklanki, które są w kolorze takiej ciemnej zieleni, ale bardzo elegancji dodaje im ta złota obwódka u góry. Cena takiego zestawu dwóch sztuk to 15 zł. Natomiast powyżej dostępne są szklanki w takim nietuzinkowym, niepowtarzalnym designie. I cena takiego zestawu to 15 zł. Są takie fajne w kolorze takim delikatnie złotym. Co Wam jeszcze chciałam pokazać, to przepiękne kieliszki. Tutaj dostaniecie je w zestawie 4 sztuk. To są takie kieliszki do wina. Bardzo stylowe, eleganckie. Naprawdę ładnie się prezentują. Przede wszystkim po prostu mają klasę. Cena takiego zestawu to 30 zł. I jeszcze muszę Wam pokazać liczne pudełeczko w postaci takiej torby za 25 zł i też na dziale z pudełkami pojawiły się takie nowe pojemniki. One kiedyś były w dosyć bardzo podobnym kształcie i kolorze, ale teraz troszkę zmieniły swój wygląd i kosztują 25 zł za sztukę. Natomiast na dziale dekoracyjnym w Pepco pojawiły się prześliczne lampiony. 35 zł. Wyglądają tak oldschoolowo, ale przez to są bardzo eleganckie. Mają taką piękną, złotą podstawkę oraz nowe makramy za 25 zł. Tutaj jest taka jakby z lusterkiem jeszcze na środku. Cena tego lusterka to 30 zł. Na dziale dekoracyjnym pojawiły się również takie osłonki na doniczki w dwóch różnych wielkościach. Ta mniejsza na przykład kosztuje 20 zł, ta większa 25. Nowością są też te storczyki za 50 zł, które pokazywałam już w przeglądzie, ale są prześliczne po prostu. Co tutaj jeszcze mamy z nowości? Kucimy na chwilę, bo bardzo fajne są te dekoracje. Zobaczcie te lampy takie z takimi suszonymi dekoracjami w środku. Wiem, że one nie są całkowitą nowością, ale są bardzo ładne. Takie fajne tęcze za 12 zł. No i tutaj jest jeszcze taka dekoracja ścienna z takimi lusterkami. Już Wam pokażę, ile ona kosztuje. Dostępna jest w cenie 30 zł, ale naprawdę robi wrażenie. No i to mnie w ogóle zaciekawiło bardzo. Cena tego pana Hipka to dwie dyszki.
Ok, odstawiamy go i lecimy jeszcze dalej. Tutaj zobaczcie, też takie osłonki się pojawiły w takim matowym kolorze czarnym za 20 zł. Przepiękna taca z lustrzanym spodem i były dostępne kiedyś bardzo podobne, ale miały troszkę inny design. Ta naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, 30 zł kosztuje i myślę, że będzie pasowała idealnie dosłownie do każdego wnętrza. Natomiast z poszewek na poduszki pojawiły się takie brązowe za 15 zł. Bądź na przykład takie w kolorze takiego bladego różu. One również kosztują 15 zł. Tutaj jeszcze dostępna jest taka, zobaczcie, stylowa w kolorze takiej zieleni. I ona jest dostępna za 20 zł. Natomiast poniżej, taka z takim ciekawym wzorem, takich miks kolorów dosłownie. Tylko niestety do niej nie mogę znaleźć ceny. Ja już pomału będę się zbliżać do końca, także pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, żeby pozostać ze mną na dłużej i dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie, do zobaczenia, hej!